Koło Naukowe Ortos jest kołem działającym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Koło to zajmuje się zagadnieniami z szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej, której można wymienić ortopedię, rehabilitację czy inżynierię tkankową. Na spotkaniach naszego koła naukowego rozmawiamy o uczelni, o postępach w naszych projektach, ustalamy, co będziemy robić, dzielimy się na zespoły, które będą się zajmować konkretnymi projektami. Każdy może złożyć swoją propozycję, dobrać swój zespół. Niezależnie też od umiejętności, każdy może zaproponować, co chce. Omawiamy dalsze nasze plany na nowe projekty i wszyscy razem wspólnie staramy się to zrealizować. Pomysły czerpiemy właśnie na przykład często od profesorów na zajęciach, od doktorów prowadzących. Czasami sami wpadamy na jakieś fajne pomysły, albo też chcemy rozwijać pomysły, które już były tutaj w kole wcześniej robione. W naszej pracy zajmujemy się głównie pomocą ludziom, którzy mają jakieś specyficzne problemy, mają choroby bardzo rzadko występujące, czy też urazy. Zgłaszają się do nas i po wstępnej rozmowie staramy się pomóc takim osobom. Obecnie wykonywanymi przez nas projektami jest właśnie bioreaktor do oceny narastania hydroksyapatytu na materiałach implantacyjnych, a także kula z funkcją hulajnogi. Wykonanymi przez nas projektami są Hermes, czyli dostawka do wózka inwalidzkiego, stół do rehabilitacji kończyny górnej wspomagany systemem gier, tunel sensoryczny przeznaczony dla dzieci z autyzmem, kamizelko ściskarka, wózek do rugby. Jeszcze innym wykonanym przez nas projektem jest orteza, która prawie w 100% jest wydrukowana na drukarce trójwymiarowej, która została opatentowana przez członków koła. Ma ona dedykowany mechanizm, który właśnie jest taką innowacją, dzięki czemu właśnie została opatentowana. Działalność w kole naukowym Ortos uczy przede wszystkim poznaniu różnych aspektów praktycznych. Będąc członkiem koła, poznajemy wielu ciekawych ludzi. Zdobywamy cenne doświadczenie, które możemy pokazać w swoim CV, co nas będzie wyróżniało. Kamizelko ściskarka jest przeznaczony dla dzieci, które mają zaburzenia czucia głębokiego, które mają spektrum autyzmu. Kamizelka ta pomaga przyzwyczaić się dzieciom do dotyku, wspomaga po prostu ogólna taka rehabilitacja takiego dziecka chorego na autyzm. Nasze koło naukowe bierze udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Wydział Mechaniczny oraz Politechnikę Białostocką. Staramy się działać aktywnie i praktycznie w każdych możliwych eventach brać udział. Ponadto bierzemy udział też w majówce młodych biomechaników, czyli to taka konferencja ogólnokrajowa. Wszyscy studenci z kierunków właśnie około inżynierii biomedycznej biorą w niej udział, prezentują swoje projekty. Bierzemy udział w różnych konkursach, w INTAG, w Innova Budi. Dostaliśmy wyróżnienie ambasadora polskiej wynalazczości w Katowicach. To jeżdżąc na konkursy, to zawsze poznajemy ludzi z innych politechnik, z innych wydziałów. Też możemy się kontaktować w sprawach dalszej współpracy, czy też nabierać inspiracji do innych projektów. Braliśmy udział w różnych przedsięwzięciach właśnie naukowych, pikniku naukowym na stadionie miejskim, także to było skierowane do młodszych odbiorców, jednak bierzemy też udział ogólnie w promocji naszego kierunku, także mieliśmy też kilka wyjazdów do różnych techników w Białymstoku, na przykład byliśmy w technikum mechanicznym i staramy się właśnie działać i promować sam nasz kierunek inżynierii biomedycznej oraz nasze koło. Braliśmy też udział w wystawie, na której uczestniczyli naukowcy oraz uczniowie z programu Erasmus. Także mieliśmy też pole do popisu, żeby pokazać nasze projekty na szerszą skalę niż tylko Politechniki czy miasta. Na razie w naszym kole są same osoby z inżynierii biomedycznej, ale poszukujemy nowych członków, którzy zajmują się innymi rzeczami. Mogą to być na przykład programiści, gdyż robimy jakieś rzeczy wspomagane właśnie programami komputerowymi. Mogą to być osoby z mechatroniki, nawet z architektury. Ważne, żeby ktoś miał właśnie zamiłowanie do pomocy innym ludziom i chciał po prostu działać w takim kole prężnie. Dołączcie do naszego koła naukowego Ortos.